jak człowiek wejdzie w to doświadczenie adoracji Najświętszego Sakramentu, zacznie doświadczać tych błogosławionych owoców, które będą się rozlewać na różne obszary życia, to zaczyna rozumieć, że jest chyba tylko jedna radość większa od tego właśnie trwania na adoracji Najświętszego Sakramentu. A tą radością większą jest zostanie apostołem adoracji Najświętszego Sakramentu. To jest takie szczególne zaproszenie, które przez te rekolekcje Rodzina 33 chcemy skierować do wszystkich, a szczególnie do małżonków. Zostańcie, zostańmy apostołami adoracji Najświętszego Sakramentu. Adoracja dla mnie to jest przede wszystkim cisza i trwanie przy. I kiedy brakuje tej adoracji, wtedy w działaniu pojawia się chaos. I uświadamiam sobie właśnie, że to jest moment, kiedy trzeba się zatrzymać i trzeba zaczerpnąć i trzeba być i oddać czas, mimo że tego czasu tak bardzo brakuje, bo wszyscy słyszymy zewsząd, nie ma czasu, nie ma czasu. Ale wiemy, że jak nie będzie czasu na adorację w naszym życiu małżeńskim, w naszym życiu rodzinnym, to wtedy nie wyjdzie ani służba, ani ewangelizacja. Ani relacje. Dla mnie takim znakiem stop był czas, były właściwie słowa naszych dzieci, kiedy usłyszałam je, jedno drugie prosiło o coś i usłyszałam swój tekst, tak? Nie jestem niczyją służącą, albo nie mam 10 rąk. I to mi dało do myślenia, no właśnie. To jest to, że dzieci nas słyszą, dzieci się od nas uczą, a nas to wszystko przerasta wtedy, kiedy nie ma ciszy w nas. Nie czerpiemy tej mocy z adoracji. Także staramy się, żeby służyć dobrze, znaleźć czas również na adorację w naszym małżeństwie. Jest to najczęściej czas, kiedy mamy spotkanie wspólnoty. Jest to czas, kiedy jest pierwszy piątek miesiąca, pierwsza sobota miesiąca. Ale też czas mszy świętych niedzielnych, gdy idziemy parę minut wcześniej. Ale to o tym już było, więc nie będziemy tu przywoływać, żeby nie zanudzać. Kiedy przygotowywaliśmy te rekolekcje, pamiętam, poszliśmy na adorację Najświętszego Sakramentu i dostałem takie światło, że skoro małżeństwo sakramentalne jest, no w ogóle trudne rzeczy, jeżeli małżeństwo sakramentalne jest obrazem i ikoną Boga w Trójcy Świętej Jedynego, jeśli my jako małżeństwo jesteśmy obrazem Boga w Trójcy Świętej Jedynego, w której to Trójcy jest obecna miłość, jest Jego istotą. Tak. Jeśli my mamy być tym obrazem, a nasze małżeństwo nie działa miłością i nie pokazujemy tego światu, to komunikat, który idzie w świat z naszego małżeństwa, jest taki, że Bóg nie istnieje. Bardzo mnie to poruszyło wtedy, że to, że my się kochamy, że żyjemy sakramentem małżeństwa, że jest w nas radość z miłości, to jest komunikat dla świata, Bóg istnieje. Jeśli to nie działa, komunikat jest odwrotny. Czy jesteśmy gotowi wziąć odpowiedzialność za to antyświadectwo, tak, które dajemy światu, jeśli nie dbamy o nasze małżeństwo? Jeśli nie rozumiemy jego istoty, no bo mogliśmy do tej pory nie rozumieć, ale już teraz rozumiemy. Więc co zrobimy z tym, że już rozumiemy, prawda? Że widzimy, że jest nam zadane. Sami z siebie nic nie możemy, nie? Jak mówi Słowo Boże. Nic nie możecie beze mnie uczynić. Ale jeśli jesteśmy cały czas w relacji z Bogiem, to możemy rzeczywiście ewangelizować świat swoim małżeństwem. Tym tylko, aż że się kochamy. I teraz my sobie zadajemy takie pytanie, czy nasze małżeństwo zmienia rzeczywistość jakkolwiek, nie? Czy jeśli nasze małżeństwo pojawia się w naszej rodzinie szerzej rozumianej, w naszej wspólnocie, w naszej parafii,
Czy nasze małżeństwo jest w stanie zmienić tę rzeczywistość przez to tylko, że się kochamy, że jesteśmy radośni, że jakby emanujemy miłością na zewnątrz, nie? Że nie jesteśmy tylko dla siebie? Tak. I to jest pytanie, które my sobie zadajemy, ale to jest pytanie, na które my odpowiedzi sobie dać nie możemy. Ale my widzimy po innych małżeństwach, które mamy w kręgu naszych znajomych, że rzeczywiście one nam to dają i bardzo jest dla nas takim budującym i zawsze to jest dla nas wielka radość, kiedy poznajemy jakieś małżeństwo i tak z Łukaszem po prostu w domu rozmawiamy, że kurczę, wiesz co, ale to jest fajne małżeństwo, ale dobrze się na nich patrzy, no tacy, no oni tak się ze sobą przyjaźnią, oni tacy są po prostu dla siebie, no właśnie, taką miłością, nie? Tacy są szaleni na przykład, niektórzy z nich, nie? A jednocześnie po prostu są tacy szczęśliwi, nie? I tacy dobrzy dla siebie. I to jest niesamowite, że dobrze jest właśnie być z takimi ludźmi. I to chyba też jest taka namiastka tego doświadczenia Boga. Dobrze jest być z Bogiem, nie? I blisko Boga, i w Jego towarzystwie. I właśnie podobnie jest właśnie z tymi małżeństwami, które żyją tą miłością i dają ją po prostu światu przez to, że mają ją w sobie, nie? Ale adoracja, znowu powrót do adoracji i do Eucharystii. Jeśli małżeństwo nie żyje sakramentem, nie żyje Eucharystią, nie żyje sakramentem pokuty, nie nawraca się, nie przebacza sobie, no to jakby czym ma, co, jakie światło ma odbijać, nie? Swojego nie mamy, możemy tylko odbijać światło. Więc relacja z Bogiem jest tak. Jakąś podstawą do tego, żeby dawać coś innym. Tak, i często pomagają temu właśnie wspólnoty różne. Dlatego myślimy, że bardzo dobrą sprawą jest znalezienie sobie odpowiedniej wspólnoty w Kościele. Takiej, która będzie odpowiedzią na te zadania, które teraz my mamy w życiu, nie? Na przykład myśmy szukali przez długi czas wspólnoty młodych małżeństw, które mają dzieci, bo wiedzieliśmy, że problemy życiowe, no oni muszą mieć takie same jak my, po prostu nie da się, żeby było inaczej. I jakby my też potrzebujemy tego, żeby czerpać, nie? Jeśli mamy dawać światu coś, to musimy też cały czas czerpać, no bo my nie jesteśmy doskonali, nie? Więc musimy po prostu gdzieś tam znajdować inne małżeństwa, w obecności których my się naładujemy, żeby właśnie iść z tym dalej. Niesamowicie poruszające dla mnie było przeczytanie takiego fragmentu z książki In Sinu Jezu. To są takie zapiski mnicha, do którego miał mówić sam Pan Jezus, Matka Boża. Bardzo aktualne, bo z lat 2000. I tam Pan Jezus mówi mu w pewnym momencie o tym, czym jest kaplica adoracji. I mówi tak, że każda kaplica adoracji to jest ośrodek potężnego, boskiego oddziaływania, które wychodzi poza mury kaplicy, które dochodzi, przenika do domów, szpitali, różnych też ciemnych miejsc, gdzie ludzie są zniewalani przez złego ducha, że po prostu to oddziaływanie, jakie wychodzi właśnie przez kaplicę adoracji i też bardzo ważne, nieustannej, bo to światło cały czas może właśnie przechodzić przez tych, którzy w tym czasie właśnie adorują. Ja jestem przeszczęśliwy, że jako Fundacja Totatua prowadzimy właśnie dzieło tworzenia kaplic nieustannej adoracji. W Polsce mamy, kochani, około 10 tysięcy parafii. Żeby każda osoba w Polsce miała blisko do Jezusa i mogła w każdej chwili do Niego pójść, w dzień czy w nocy, żeby przed Nim wylać swoje troski, smutki albo zaczerpnąć od Niego światła, żeby każda osoba miała blisko, to powinno w Polsce być około 1000 takich kaplic. To znaczy na 10 parafii w jednej, gdzieś w centrum, jest właśnie ta kaplica adoracji. I taki jest nasz plan. Jeżeli małżeństwa staną się apostołami adoracji Najświętszego Sakramentu, jeżeli ty staniesz się apostołem i apostołką, jeżeli wy jako małżeństwo staniecie się apostołami adoracji, zrobimy to. To się uda. Będzie 1000 kaplic i każdy Polak, każda osoba w Polsce będzie mieć blisko do Jezusa, będzie mogła przyjść do Niego zawsze, kiedy jest utrudzona i obciążona.
słowa Pana Jezusa, przyjdźcie do mnie wszyscy, będą mogły się wypełnić. To jest wielkie przedsięwzięcie. Myślę, że to jest najważniejsze apostolskie dzieło w Kościele dzisiaj. I dlatego zapraszamy do tego każde małżeństwo, żeby się w to zaangażować. Czy to u siebie, właśnie idąc do parafii, czy to w każdy inny możliwy sposób. To jest coś, do czego Was bardzo, bardzo gorąco zapraszam. Zostańmy apostołami adoracji. Kiedyś słyszeliśmy taką historię o pewnych klerykach, którzy trafili na praktykę seminaryjną do pewnego zgromadzenia zakonnego. I tam siostry, które pracowały na ulicy, czyli siostry komandoski do najcięższych przypadków wysyłane, kiedy ci klerycy ich odwiedzili, ci klerycy byli tacy nagrzani, tak, będziemy ewangelizować, tak, będziemy wychodzić do tych ludzi i czynić im miłość, tak, nawet właśnie to, że było w nich takie wielkie pragnienie, usłyszeli od tych sióstr, tam jest kaplica, wróćcie za godzinę. No i klerycy posłuchali faktycznie. No ale kolejnego dnia znowu chcieli się wyrywać, a siostry mówią, że znowu wróćcie do kaplicy. I tak było dzień w dzień. I ci klerycy mówią, no już jesteśmy jakby gotowi, już jest tak dużo rzeczy do zrobienia, że już może byśmy wyszli, tak? A siostry za każdym razem godzinę adoracji. I ci młodzi mężczyźni mówili, no nie, no ale jest w nas zapał i tak dalej, może skrócimy może tą adorację. Jakby ta dyskusja trwała. A siostry powiedziały, że jakby to jest konieczne. W sensie do tego, żeby głosić miłość, trzeba najpierw się tą miłością napełniać. I jeśli nie będziecie tam stawać przed Panem, jeśli nie będziecie się spotykać z Jezusem, jeśli nie będziecie mieć spotkania tak naprawdę, codziennego spotkania z Jezusem, to nie jesteście w stanie potem kochać świata, bo zostaniecie odrzuceni, zostaniecie, nie wiem, zrównani z ziemią nawet, nie? W dzisiejszym świecie. Wasza pomoc, choćby była najbardziej szlachetna, ona zostanie odrzucona prędzej czy później i nie poradzicie sobie z tym. Odrzucenie. Tak. Jeśli nie będziemy zakorzenieni, jeśli nie zamieszkamy z Bogiem, nie zamieszkamy w Jego Słowie, nie zamieszkamy w Jego obecności. Jeśli nie będziemy budować z Nim relacji, bo dla mnie tym jest adoracja też, tak? To trwanie na modlitwie jest budowaniem relacji, jest zacieśnianiem tej więzi z Bogiem. No, to jest też moje doświadczenie, tak? Marcina, mojego męża, serce się wyrywało do tego, żeby ewangelizować, żeby robić to wspólnie. A ja nie byłam na takim etapie jak on wtedy. I chcąc, nie wiem jak to nazwać też, być posłuszna mojemu mężowi, czy właśnie po prostu chcąc mu towarzyszyć, tak? Może to raczej chodziło o to towarzyszenie. Bywa i tak, że tym moim towarzyszeniem jest to, że ja po prostu modlę się gdzieś tam z boku z różańcem. Ale przede wszystkim właśnie to doświadczenie tego, że póki nie mam doświadczenia Pana Jezusa, póki nie mam doświadczenia spotkania z Nim i po prostu Go nie poznałam, to ciężko jest o Nim mówić, tak? Mogę to wyczytać z książek, mogę to słyszeć, mogę słuchać, ale nie usłyszeć. Właśnie też to jest to, nie? Być może słuchasz często, ale to nie dociera, to nie pada na jakiś, nie wiem, żyzny grunt może, tak? Tak było ze mną, ja po prostu byłam pozamykana, ja miałam to serce pozamykane. I mimo, że właśnie coraz więcej już się dowiadywałam, to nie przyjmowałam chyba do końca. I dopiero wtedy, kiedy zaczęłam budować relacje z Panem, to ja byłam zdolna do tego, żeby iść i głosić, tak? Tym właśnie doświadczeniem, żeby podzielić się i zaświadczyć o tym, czego doświadczyłam sama po prostu. Tak naprawdę w ewangelizacji chodzi o jedno. Żeby przestać robić rzeczy dla Boga, a zacząć robić rzeczy z Nim. Znaczy zacząć z Nim żyć. Wtedy, jak się żyje z Bogiem, to wtedy my nie możemy nie mówić o tym, o czym słyszeliśmy. To się po prostu dzieje potem. Tak, to jest efekt życia z Bogiem. My bardzo często spalamy się i może kiedyś ewangelizowaliśmy, było to pragnienie, a potem się to skończyło. No i właśnie wracam do tych mądrych sióstr zakonnych, które właśnie uczą nas, że trzeba trwać z Bogiem, być wiernym,
to nie może być tak do końca właśnie po łebkach. Ja wiem, mówię to z pełną świadomością tego, jak trudna jest też modlitwa w rodzinie, kiedy tak naprawdę jest hałas, kiedy na przykład trzeba obumierać w ten sposób, że wstaje się, zanim wstanie reszta rodziny na przykład. To są trudne rzeczy, do których zaprasza nas Pan, ale właśnie taka jest z Nim droga. W sensie, jeśli wchodzisz na tę drogę, jeśli wchodzisz do szkoły mistrza, no to On będzie Cię prowadził. I wierzymy, że nas poprowadzi, jeśli tak naprawdę właśnie poświęcimy Mu nasze życie, nasz czas i nasze serca oddamy na tę służbę. Co ja, jako osoba świecka, co mój mąż, co możemy zrobić, żeby w naszej parafii było więcej adoracji Najświętszego Sakramentu, w mojej parafii konkretnie? I czy w ogóle wierni mają jakiś wpływ na tą rzeczywistość, właśnie na adorację Najświętszego Sakramentu? Tak. Po pierwsze, modlić się i prosić Pana Jezusa. Po drugie, typowo po ludzku rozmawiać, komunikować księżom, księdzu proboszczowi, księżom wikarzom o swoich pragnieniach, o swoich potrzebach, o tym, co Duch Święty rodzi w waszych sercach, żeby oni też mieli jasne rozeznanie co do tego, co się dzieje w parafii i jakie potrzeby duchowe mają ludzie, jak Pan Bóg działa w historiach życia, w życiu moich parafian. Nie? Dalej być dyspozycyjnym też wobec księży, nie? Bo to jest właśnie budowanie bliskości, budowanie relacji. A przecież adoracja jest taką przestrzenią, gdzie wchodzimy w taką relację z Chrystusem, gdzie uczymy się bezinteresowności, więc to jest okazja do tego, żeby wejść na drogę do adoracji. I co jest ciekawe, to, że wszyscy ludzie, którzy oddali się Matce Bożej, ona wszystkich prowadzi do Chrystusa. Jeżeli ktoś oddał się Matce Bożej, to ona będzie rodziła w nim też głód adoracji. I taką szczególną rzeczą, którą widzimy, no, u nas w fundacji, jest to, że w tych parafiach, które całe oddały się Matce Bożej, to w tych parafiach też dojrzewa takie pragnienie do adorowania Pana Jezusa, więc wydawałoby się, że można powiedzieć, że co zrobić? Przeżyć parafialnie takie rekolekcje, modlić się o przeżycie parafialne takich rekolekcji, a Matka Boża sama da głód, da możliwości, żeby później móc adorować Chrystusa i sama to wprowadzi we właściwym sobie czasie.